Tadeusz Ślipko urodził się 18 stycznia 1918 roku w Stratynie. Studiował i pracował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a wykłady prowadził także na Papieskim Wydziale Teologicznym. Habilitował się w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy Zagadnienie godziwej obrony sekretu. Ojciec profesor przeszedł na emeryturę w roku 1988, kontynuując swoją ożywioną działalność naukową i pisarską. Bardzo serdecznie witamy ojca profesora Tadeusza Ślipkę, nestora polskiej etyki chrześcijańskiej. Bardzo dziękujemy ojcu profesorowi za to, że zgodził się na rozmowę. Mamy nadzieję dowiedzieć się tutaj dużo ciekawych rzeczy, nie tylko o życiu osobistym księdza profesora, ale również o jego działalności naukowej, o pracy, jaką, o jego wkładzie w budowaniu polskiej etyki. Ojcze profesorze, takie pierwsze pytanie. Gdzie ojciec rozpoczął swoje pierwsze studia, zanim jeszcze wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, i czy tam spotkał już jakichś znaczących polskich filozofów? Na to pytanie trudno odpowiedzieć, bo ja się pierwszy rok po maturze, to ja nie studiowałem nigdzie, bo ja chorowałem w ten czas. A więc cała rada rodzinna ustaliła, że lepiej poczekać jeszcze na zdrowie, o zdrowie na razie zadbać, a studia to powiedzmy nie ucieknąć. Dlatego ja przez pierwszy rok to byłem w domu, powiedzmy tylko pod opieką mamy i robiłem to, co chciałem, prawda? O żadnych studiach nie było mowy. A po upływie tego roku dopiero, no to zapisałem się. A ponieważ moja siostra była nauczycielką i miała współpracownicę, która znowu miała brata, i ten znowu odwiedził swoją siostrę i teraz opowiadał dużo, on był na geologii. I opowiadał, jak oni to pierwsze przeprowadzają badania, chodzą po górę i tak dalej. Mnie się to podobało. I ja wobec tego też wybrałem sobie geologię. A po krótkim czasie się przekonałem, że to nie jest dla mnie mój wybór. To mnie zupełnie nie interesowało, prawda. Wobec tego poszedłem do dziekanatu, i żeby przenieść się na drugiego, na inny wydział, powiedzmy. Ale ten pan, który tam był, no to zaczął mi odradzać i tak dalej, geologia ma przy sobą takie perspektywy i tak, to ja się wycofałem i ten rok jeden to nic się już nie uczył, wszystkie manifestacje, wszystkie awantury, to miał wszędzie było pełno, wszystko się dzieje w Lwowie, prawda, dlatego, że trzeba było czas zapewnić. A zbierałem wszystkie podpisy potrzebne do zaliczenia tego roku. Jak już miałem wszystko załatwione, przychodzę po raz drugi już z tym, że już miałem prawo się przenieść. Ten pan nie, a on się pokazał, że to był woźny, a to nie był wcale, to nie był sekretarz, powiedzmy. No i więc sprawa już poszła z tego, więc ja następny rok już byłem nie na humanistycznym, u profesora Kleinera, gdzie był profesor Gingarden, o którym powiedzmy wszyscy wiedzą, prawda, i cała ta książka, którą ci pokazywałem, jest tego, no więc to już zacząłem studia polonistyczne, prawda, no ale niestety, no to było tuż przed wojną, prawda, więc jeden rok jeszcze odbyłem, prawda, w tym czasie już jednak przyszedł tam takie, już do wojska miałem przyjść, no i zostałem do artylerii skierowany, ta komisja tego. Ale zanim jeszcze tam pojechałem, przyszedł, zebrał nas tam jakieś wojskowe. A że wojna grozi, powiada, tego trzeba lotnictwo wzmocnić wobec tego, żeby nie było ochotników na tego. Ja się znowu zgłosił. A czy w czasie studiów na polonistyce uczęszczał ojciec profesor na zajęcia do profesora Ingardena? Ja na zajęcia, w sensie seminarium, to nie. Tylko musiałem wysłuchać jego wykładu, więc tam jeden... Wpisałem sobie jego wykład do indeksu, prawda? I ten indeks no, wysłuchałem, powiedzmy, dostałem podpis i na tym się skończyłem mój kontakt z profesorem Ingardenem. Także tylko taki luźny bardzo i taki daleki. O tyle tylko, że był potrzebny ten wykład z filozofii. No ja to wszystko załatwiłem. I ten już kontakt mój z profesorem Ingardenem się w ten czas na tym, skoro on mi dał swój podpis w indeksie, ja to wziąłem, przyszedłem do dziekana i sprawa już była
załatwione. I na tym mój kontakt z profesorem Ingetenem się już skończył. Także ja nie mogę powiedzieć, ja byłem jego uczniem, powiedzmy, czy jakieś bliższe, jakieś znajomość taka bliższa, jakieś kontakty, to nie, tego absolutnie nie było to. Po wstąpieniu do Towarzystwa Jezusowego ojciec profesor zajął się etyką filozoficzną. Jakie motywy skłoniły ojca akurat, że ten dział filozofii stał się głównym obiektem badań? Przyznam się, że tak trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to wszystkie szczegóły wyglądały, ale wiadomo, że w ten czas jednak myśl u nas trzeba było w czasie wojny, kiedy były zlikwidowane wszystkie seminaria, myśmy jednak w Sączu Nowym mieli zwyczajnie te studia kontynuowali pracę i gestapo, to wszystko jest okupacja, prawda? Wszystko tolerowało. Dlaczego? Bo ojciec Balcarek, przełożony, był ze Śląska, robił jeszcze gimnazjum niemieckie, po niemiecku lepiej mówił jak po polsku, a Haman, znowu naczelnik gestapo, też był ze Śląska. I oni się dogadali i ten Haman tolerował to, czego nie tolerowali w żadnym innym środowisku. Wszystkie seminaria, wszystkie zakony, wszystkie decyzje były zlikwidowane, a myśmy robili normalnie w Sączu, powiedzmy, z naszą filozofię według programu przedwojennego, no a więc jeszcze po łacinie było wszystkie wykłady, powiedzmy, no i ale tylko tyle mogę powiedzieć, myśmy zrobili tam filozofię, skończyła się filozofia, no to jeszcze nie było Krakowa tego, tośmy zaczęli teologię, jeszcze zdaje się, nie jestem pewny tego, ale tam czy też starej się zaraz, czy też od razu do starej się nas przyjeździe, to już nie pamiętam tych szczegółów, ale tam ten pierwszy rok tośmy jeszcze odbywali, a dopiero jak tutaj już kolegium to obecne jakoś przyjęliśmy z powrotem, no to dopiero stamtąd przyjeździe nas tutaj do Krakowa. Ja wtedy się znalazłem w Krakowie, prawda? No w jednej z rozmów ojciec profesor powiedział, że była potrzeba opracowania nowego podręcznika z etyki. A było nowego podręcznika z etyki, to o tyle, że przedtem były łacińskie, wyszło łacinę z użycia, no to trzeba było tym studentom, tym słuchającym pierwszego wykładu dać coś do ręki. Trzeba było właśnie myśleć o tym, żeby opracować tego rodzaju pomocy naukowe. No i to jest, stąd się zaczęło. Trzeba było przejść na język polski. No i zacząłem ten język polski, no i wszedłem w to i już później dalej szło już tylko pod tym torem polskim, powiedzmy łacina, poszła już na bok, powiedzmy, i żadnych tam zajęć takich tych nie miałem. Tylko jak byłem na filozofii, i tutajśmy mieli w Sączuśmy z teologię zaczęli, powiedzmy, i święty, ale ponieważ tam się zmieniły te warunki, tośmy w Starej Wsi kończyli ostatnie 2 lata i tam były święcenia. W Starej Wsi już te uczestności związane ze święceniami, to wszystko się działo w Starej Wsi. I ze Starej Wsi, powiedzmy, już przyszedłem do Krakowa, tutaj do tego kolegium, najpierw na trzecie piętro, bo to powiedzmy, akurat najwięcej pokoi wolnych były na trzecim piętrze. Opracowując ten podręcznik do etyki, ojciec nawiązywał nie tylko do tradycji świętego Tomasza i jego komentatorów, ale również dużo uwzględnia tradycji świętego Augustyna. No, miałem Augustyna, powiedzmy, czytałem. Ja po łacinie dobrze czytałem, to nie było dla mnie żaden problem, więc jakie książki miałem, jakie były w bibliotece, powiedzmy, no to z tymi książkami, jak sobie, jeżeli mógł je wziąć, no to się zapoznawał w ten czas z filozofią, powiedzmy, innych, nie tylko to, co było na wykładzie ściśle, powiedzmy, ale to, co w bibliotece było, w części człowiek rozszerzył niejako swój horyzont, ten filozoficzny, więc to trudno go. Pisząc podręcznik, ojciec uważał, że ten system tomistyczny trzeba o coś jeszcze uzupełnić. To ja już nie pamiętam tych szczegółów. Jakoś to się szło, powiedzmy, szedł rok szkolny, trzeba było wykładać etykę, trzeba było ją wykładać i teraz te różne, ja nie pamiętam tych różnych czynników, powiedzmy, które wpływały na to, że najpierw wykładałem po łacinie, prawda, tam te 4 lata, czy gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie, a później, no to łacinę wychodziło z użycia, to trzeba było po polsku, więc zacząłem to po polsku, a wcześniej widziałem, że sama filozofia nie wystarczy, potrzebna jest nauka jeszcze, powiedzmy, szczegółowa.
wypowiedź. Ja mam socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Robiłem równolegle, to u nas skończyłem powiedzmy tę teologię, a na Uniwersytecie Jagiellońskim no to robiłem socjologię i 4 lata u profesora Dobrowolskiego, jak pamiętam, powiedzmy, no to skończyłem. Na końcu badania, ostatnia praca to było badanie rozwój narzędzi rolniczych we wsi małopolskiej Golcowo wybrałem, powiedzmy, i wpływ na świadomość, powiedzmy, społeczną tych mieszkańców. To była praca, która kończyła socjologię, prawda? Czyli zdaniem ojca profesora ważne jest, aby etyk zajmujący się moralnością sięgał do jakiejś nauki szczegółowej, socjologii czy psychologii? Etnologii jeszcze. Etnologii w wysokim również. Stopniu etnologii, dlatego że etnologia mówiła o ludach pierwotnych, o ich świadomości, powiedzmy, społecznej i moralnej, także i religijnej. I tam były, powiedzmy, wyraźne elementy, powiedzmy, pewne zaczątki, powiedzmy, pewnych wspólnych pojęć, które obejmują całą ludzkość, powiedzmy, niezależnie od tego, czy to jest, czy taka rasa, czy tamta, powiedzmy, czy ta epoka, czy inna. Pewne elementy, powiedzmy, wieczne, staje się powtarzające, powiedzmy. I na tym się, powiedzmy, opierała ta chrześcijańska filozofia, powiedzmy. I no to dlatego, a żeby to poznać, to dlatego ja normalną socjologię zrobiłem u Dobrowolskiego. A ksiądz profesor jest takim bardzo krytycznym tomistą, bo kiedyś w jednej rozmowie powiedział mi, że nie traktuje swojej koncepcji etyki jako wykończonego systemu, że to nie jest kropka nad i. No nie jest kropka nad i, bo on by kiedykolwiek się w jakiejkolwiek nauce tego typu jak te humanistyczne nauki, żeby się koniec i więc nic nie da zrobić, tylko... Wszystkie one są w to, tylko w zależności od tego, jaka nauka, powiedzmy, jaki przedmiot, powiedzmy, jakie możliwości badawcze, no to ulega takim lub innym zmianom. Tak, odtworzyć to jest zbyt trudna sprawa, żeby mógł tu w tym wypadku dać jakąś wyczerpującą odpowiedź. Przez wiele lat ksiądz pracował na Akademii Teologii Katolickiej o obecnym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak to się stało, że ksiądz profesor znalazł się na Akademii Teologii Katolickiej? To była potrzeba. Była potrzeba i do mnie, zdaje się, ksiądz Piłowaczyk przyszedł, bo to się zaczęło wszystko w Krakowie. To do Warszawy to się przynieśli się, no tam jak się zmieniały te warunki, powiedzmy polityczne, powiedzmy społeczne, no to się zmieniały też nie miejsce pobytu, gdzie były uczelnie. Zacząłem tutaj i ksiądz Piłowaczyk tu w tym wypadku był takim inspiratorem tego. Ja już wszedłem w te tory, no to już wszedłem później, powiedzmy, i to już, powiedzmy, sama natura rzeczy zmuszała do tego, że takie studia, powiedzmy, były potrzebne dalej, to już na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wracali profesorze, trzeba powiedzieć tego, to może było korzystać. Więc tak nie tylko do tej socjologii, a no rozszerzyć z naszych, i to się wykorzystywało. Ja w tych warunkach, powiedzmy, zrobiłem te pierwsze kroki, powiedzmy, które się zakończyły ostatecznie tym, no, że skończyłem te studia i już u nas byłem w ten czas, myśmy znowili naszą filozofię i już etykę zacząłem uczyć u jezuitów. Jak pracowało się na Akademii Teologii Katolickiej, no, w tamtejszym klimacie? W tamtejszym klimacie, przyznam się, że ja mam jak najlepsze wspomnienia takie. Nie żadne z tego, żeby były jakieś takie podgryzanie się, powiedzmy, żeby jakieś, powiedzmy, utrudnienia. Wzajemnie kto co mógł, robił, powiedzmy, a inni, jeżeli mogli, to pomogli, a jak nie, to najwyżej stwierdzili, że nie są w tym wypadku kompetentni do podjęcia takiej, znaczy powiedzenia, czy opracowania, czy przyjścia z taką lub inną pomocą. No i na tym się sprawa kończyła. W okresie pracy na Akademii Teologii Katolickiej ojciec profesor prowadził również dyskusję z marksistami. No, jak to się zaczęło wszystko? No, zaczęło się do tego, że przecież marksiści, jak tutaj przyszli, oni opanowali wszystkie, powiedzmy, te katedry uniwersyteckie. Oni zaczęli, powiedzmy, tą pracę, też rozwijanie filozofii marksistowskiej. No to ucząc tutaj tego, to musiałem z tym, ja osobiście uważałem, że trzeba studentom słuchającym mówić o tym, co dzisiaj się dzieje, dlatego musiałem o marksizmie mówić.
to się zacząłem się nimi interesować, a im się to powiedzmy podobało, bo ich tak nasi raczej lekceważyli powiedzmy tego. A więc jak się znalazł taki katolik powiedzmy, który marksistowską tą, to na ten czas u marksistów miałem uznałem oficjanda powiedzmy. To był taki typowy, reprezentatywny filozof powiedzmy ze strony marksistowskiej, ale to był Żyd, tak mówiąc, między nami z Przemyśla, więc tego, a on to docenił i on nawiązał związek, kontakt ze mną powiedzmy. Nie ja do niego, tylko on do mnie. Przyszliśmy się zaczęli rozmawiać. Jak my się rozgadali, tośmy już rozgadali się. On zaprosił mnie do siebie do mieszkania, powiedzmy, że ona przyniosła herbaty i tego gadali, a myśmy mówili na tym, co powiedzmy, jak to ułożyć, powiedzmy, teraz tutaj ano, współdziałanie, powiedzmy, tu z jednej strony filozofia taka, a z drugiej strony marksistowska, powiedzmy. I on mi dzięki temu, to ja miałem powiedzmy później, jak już przyszedłem do państwowy tego, to poparcie z tej strony tej administracyjnej. Właśnie dzięki, to był głównie Fritzson, powiedzmy, głównie marksiści, z którymi byłem w takich powiedzmy przyjaznych relacjach na poziomie naukowym. Czyli jakby to powiedzieć, przeciwnika najpierw trzeba dobrze poznać, żeby go później móc rzetelnie skrytykować. Właśnie, skrytykować, a w sposób taki kulturalny powiedzmy taki. Tak. I oni to doceniają. Tak. Ja nie muszę powiedzieć o marksistach, że żaden marksista mi jakoś tak, żeby mnie utrudnić, żeby mnie jakoś tego, ani Jaroszewski, ani powiedzmy Fritzson, ani właśnie tam inni, już nie pamiętam co nazwisk, byłem z wszystkimi powiedzmy na zasadzie różnych stanowisk powiedzmy, ale powiedzmy wzajemnego oszanowania. Swojej pozycji. Tak. Czyli była to dyskusja respektująca szacunek dla tak jest, to, przeciwnika, który tak, miał inne poglądy. Tak, właśnie. I oni tam to nie byli ci ze strony politycznej, ze strony marksizmu, to byli uczeni i dlatego z nimi dało się rozmawiać w ten czas, kiedy marksizm był powiedzmy panującą doktryną u nas na wszystkich uczelniach, powiedzmy na wszystkich tych, to marksici wszyscy. Ja z nimi gadałem i oni, jak ja siedziałem u oficjanta w jego mieszkaniu i jego żona przynosiła tam herbatkę i tego, to myśmy inaczej mówili. A on pochodził z Przemyśla, niedaleko Lwowa, Grudek to przy Lwowie, prawda? No, to mieliśmy pewne takie kontakty, jak gdyby, powiedzmy, coś by wybrali zupełnie inaczej, jeżeli by tak, wiesz, oficjalnie miał wyglądać. Tak. Zapytam teraz o kontakty z kardynałem Karolem Wojtyłą. Tutaj ksiądz profesor był w Krakowie. Czy spotkaliście się, kiedy jeszcze dyskutowaliście? Nie, ja z nim bezpośrednio kontaktów nie miałem. Powiedzmy, bo on szedł inny jako teologię powiedzmy, na tym. Więc widziałem, pamiętam raz drugi, powiedzmy, tylko że spotkałem się, kiedy on występował, Karol Wojtyła. On pięknie mówił, powiedzmy, to raz w przyjemności się słuchało powiedzmy, jego przemówień i tak dalej. Ale to były właśnie, jakieś kontakty to były takie czysto takie doraźne, stałe i szerzej zakrojone współpracy i kontaktów między nami nie było. Ja robiłem to u nas na swoim tym i na państwowym tym, a on był znowu na teologii, na liturgicznym wydziale, dlatego też to były tylko tak zewnętrzne kontakty, a nie powiedzmy jakaś ściślejsza współpraca. Księże profesorze, dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wielu podkreśla kryzys filozofii. Prawda? Że kryzys filozofii. A, filozofii. Że z różnych względów ta filozofia jest niepotrzebna. Powinno się ograniczyć nawet nauczanie tej filozofii na uniwersytetach, prawda? Jak ojciec widzi ten problem? Czy filozofia człowiekowi jest potrzebna? Czy człowiek z natury jest filozofem w ogóle? Ja się pytam, że tych pytań sobie nigdy nie stawiałem. Powiedzmy, robiłem to, co trzeba było robić i co uważałem za potrzebne, a w jakim stopniu to się mieści, powiedzmy, obecnie w tego, to mnie to po prostu nie interesowało. Powiedzmy, ale czy człowiek z natury jest filozofem? Bo To jest pytanie teraz mi zadane, na które... Niektórzy właśnie mówią, że człowiek z natury jest, że stawia takie filozoficzne pytania w obliczu różnych sytuacji życiowych. No to jak się znajdzie w jakiejś sytuacji życiowej, któremu narzucą pierwsze takie pytania, to jest teraz, żeby to był wynik jego z jakiejś takiej, powiedzmy, przez niego uprawianej, powiedzmy, jakiejś, no nazwijmy to filozofii, czy jakiejś koncepcji takiego, to ja tego nie widzę, żeby to się tą drogą szło. Czyli zdaniem ojca właśnie filozofem staje się ten, kto przejdzie wykształcenie filozoficzne. Oczywiście.
Oczywiście, filozofia jest potrzebna, jest jedna z nauk i to chce powiedzieć. Są pewne nauki, które wymagają znajomości filozofii. No to musi, a w ramach etyki, no to się często tym zajmuje, prawda? Ale jakichś tam innych kontaktów to ja po prostu nie widzę. Czy między etyką a religią zachodzi sprzeczność? Między sprzeczności nie ma żadnej, bo to co religia jest, to jest pewna dziedzina. Chodzi mi o stronę naukową, prawda? To jest teologią, to jest po prostu swoja dziedzina, po prostu wielce i rozbudowana szeroko i ona absolutnie nie pozostaje w żadnym konflikcie z filozofią, prawda? Z filozofią jako taką. Trudno powiedzieć o filozofii, z filozofią nie jako taką, tylko jest możliwe, że wśród filozofii są różne filozofie, więc powiedzmy, są też takie, z którymi można nawiązać kontakt, a są takie, z którymi się nie da, bo z tamtej strony nie ma tych punktów, które są takie, które by można było wspólnie się z nami tego. Są dwa różne stanowiska, które się z miejsca wykluczają, no to nie ma na ten temat dyskusji. Czyli etyka i religia się dopełniają. Pewnie, oczywiście, w wysokim stopniu. Tak. Odpowiednia etyka i odpowiednio postawiona religia. Tak. Wrócę jeszcze do tej kwestii otwartości propozycji etyki księdza profesora. Że ona jest otwarta na możliwość dalszego uzupełnienia, dyskutowania, konfrontowania z innymi stanowiskami? To nie jest moje, to jest nasza ta filozofia chrześcijańska, powiedzmy to nie jest moja jako osoba, tylko to jest w świecie filozofii, powiedzmy, ona jest, reprezentuje typ myślenia i powiedzmy tego, który pozostaje w kontakcie, powiedzmy, z innymi i dopiero się w ten sens rozwija dobrze, kiedy w tych... Poprzez dialog. Są, oczywiście. Wiele korzysta się. Etnologia na przykład. Trudno prawić przez etykę na przykład tego. Początki myślenia tego etycznego, jak nie uzgadniając tego, co mówią, jakie są pojęcia moralne, etyczne, ludów tych na przykład pierwotnych, prawda? To ktoś chce się wyjścić, jest powszechność pewna, no to koniecznie trzeba sięgać do tych innych dziedzin, a to etnologia głównie na ten temat mówi, a nie etyka jako taka, a nie filozofia tym bardziej. Będąc teraz na emeryturze, jak ojciec profesor spędza wolny czas? No to jest zakon o tym pomysłów. Czy ojciec profesor jeszcze coś czyta? Jeszcze? Czytam, w piecu mam tylko sobie, czytam tylko to, niczego mi nikt nie narzuca, więc ja czytam powiedzmy to, co mnie akurat interesuje, powiedzmy, do zmyślenia na przykład, no to mam niemiecką, powiedzmy, takiego jednego oto naszego, prawda, więc bardzo dobry, taki, powiedzmy, trzeźwy, rzeczowy, no to sobie korzystam z tego. U Polski nawet nie pytam, nawet czy są, nie wiem, prawda, czy byłyby, gdyby tam tego nie było. Wystarczy mi te teksty, powiedzmy, które mam w języku niemieckim, prawda? Ojcze profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że ojciec zgodził się na przeprowadzenie tego wywiadu. To dla nas wszystkich zaszczyt. Cieszymy się, dużo dowiedzieliśmy się i raz jeszcze serdecznie dziękujemy.